Dzień dobry, jesteśmy na konferencji PSE w Syrocku. Ze mną jest pan Jakub Płażyński, dyrektor w Departamencie Bankowości Międzynarodowej i Finansowania Handlu Banku Pekao S.A. Dzień dobry. Dzień dobry. Jaka jest rola Pekao S.A. w finansowaniu energetyki odnawialnej? Dla banku Pekao S.A. cała transformacja energetyczna jest kluczowym wyzwaniem. Myśmy przyjęli politykę ESG, w ramach której zobowiązaliśmy się do sfinansowania projektów w energetyce odnawialnej na kwotę co najmniej 8 miliardów złotych do roku 2024 roku. I w ramach tych projektów staramy się wspierać naszych klientów, staramy się rozwijać wspólnie z nimi transformację energetyczną, bo wierzymy, że ta transformacja energetyczna musi nastąpić. A czy finansowanie farm wiatrowych na lądzie, czyli onshore i offshore, różni się znacznie? Dla nas to jest przede wszystkim project finance. My opieramy się na założeniach, na biznesplanie, które otrzymują naszych klientów. Ja bym tutaj mocno tego nie różnicował, jeśli chodzi o samą konstrukcję finansowania, czy też część biznesu, którego mielibyśmy objąć tym finansowaniem. Wydaje mi się, że jak mielibyśmy cokolwiek różnicować, to będąc przy okazji konferencji w Syrocku, należałoby zastanowić się, w jaki sposób podejść do morskich farm wiatrowych. Znaczy, to jest przyszłość biznesu i to jest przyszłość, w której my jako bank chcemy uczestniczyć i stawiamy sobie bardzo ambitny cel, aby zarówno finansować polskich deweloperów, jak i finansować łańcuch dostaw. Dużo mówiliśmy na konferencji Local Content i chcemy jako polski bank uczestniczyć w finansowaniu naszych klientów na każdym z etapów możliwych realizacji przedsięwzięcia, jakim jest budowa morskich farm wiatrowych. A jeżeli chodzi o takie innowacje, jak na przykład pływające farmy wiatrowe, czy tutaj też jakoś różni się ten proces? No to jest pytanie przede wszystkim do deweloperów, jaką technologię wybiorą. Znaczy, z perspektywy banku musi być to technologia sprawdzona, technologia, która jest wiarygodna. My jako instytucja finansująca musimy mieć przekonanie o tym, że to, co nasz deweloper wybierze, to się sprawdzi. My musimy mieć tą pewność, że finansowanie udzielone na realizację projektu będzie finansowaniem, które zostanie w przyszłości spłacone. Więc zainteresowanie, wsłuchiwaliśmy się w dyskusję o pływających farmach i miejmy nadzieję, że tak się wydaje, że to będzie przyszłość również kolejnych etapów na polskim Bałtyku, tych kolejnych etapów offshore'owych. Natomiast na dzisiaj czekamy na decyzję biznesową naszych klientów i przygotowujemy się od strony również poznawczej do realizacji tych ambitnych celów. A obecna sytuacja geopolityczna, wojna w Ukrainie i konieczność szybkiej transformacji zmienia nastawienie banku do finansowania morskich farm wiatrowych i ogólnie OZE? Gwarancja bezpieczeństwa energetycznego jest gwarancją bezpieczeństwa naszej gospodarki. I dlatego jako bank o bardzo dużej aspiracji, jako bank, który jest największym bankiem korporacyjnym, staramy się wspierać naszych klientów tam, gdzie to możemy. I w tych różnych formułach, z wykorzystaniem całego instrumentarium produktowego, wychodzimy na rynek z takim przekazem, że jesteśmy stabilnym bankiem, który chce wspierać rodzinną gospodarkę.